Bezpośrednim powodem protestu była zapowiedź przeniesienia 25 górników z kopalni Rudna Północna do należącego do KGHM Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń. Górnicy obawiają się utraty pracy. PBK znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a szefowie firmy ogłosili niedawno redukcję zatrudnienia. W naszej ocenie przede wszystkim proces restrukturyzacji jest robiony przeciwko pracownikom i tak to ludzie odbierają. Problem w Rudnej dotyczy głównie górników z oddziału taśmowego. Do ich protestu przyłączyli się jednak inni pracownicy. Co mówią górnicy tam na dole? Dlaczego zostali? Znaczy na razie się nie godzą na prywatyzację i restrukturyzację. To jest powód taki, że stoją. Nie? Po prostu restrukturyzacja w takim sposobie, no nie? Około 14 do górników zjechało pod ziemię dwóch dyrektorów zakładów górniczych Rudna. Tymczasem przed kopalnią spotkaliśmy górników, którzy mieli rozpocząć pracę na drugiej zmianie. Dostaliśmy polecenie jechać do domu. O, w ten sposób. Przedstawiciele zarządu KGHM mają nadzieję, że sytuacja w Rudnej Północnej będzie miała incydentalny charakter. Przenoszonym górnikom proponuje się 3-letnie gwarancje pracownicze. Przedsiębiorstwo budowy kopalń, do którego trafią, otrzyma również zlecenie na pracę. Czy zarząd spółki pod naciskiem załogi zrezygnuje z restrukturyzacji KGHM? Ja myślę, że takiego zdecydowanego nacisku na to nie ma. Załoga Polskiej Miedzi, jak sądzę, doskonale rozumie, do czego prowadziło zaniechanie restrukturyzacji w innych wielkich firmach w Polsce, takich chociażby jak Stocznia Gdańska czy Ursus. Restrukturyzacja w Polskiej Miedzi doprowadziła do tego, że nie było w Polskiej Miedzi grupowych zwolnień z pracy. Restrukturyzacja KGHM trwa już kilkanaście miesięcy. Zarząd spółki dąży do obniżenia kosztów produkcji miedzi. Z tak zwanego ciągu technologicznego, czyli kopalni hut, wydzielane są takie firmy jak PBK. Jest to m.in. przyczyną sporu zbiorowego 10 central związkowych z zarządem spółki. Władze firmy uważają jednak, że restrukturyzacja nie może być przedmiotem sporu.